kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Izydor Oracz. Z ubogiej rodziny, z chłopskiego stanu pochodził ten święty. Życie swoje całe spędził przy pracy na roli. Aniołowie orali za niego. Gdy modlił się, aniołowie pilnowali trzody. Nadchodziła jesień. Trzeba było zaorać ziemię i zasiać ziarno. Więc święty Izydor ze wschodem słońca idzie za pługiem, śpiewając pieśni nabożne. Wtem od lasu, gdzie pasła się trzoda, podniósł się krzyk. Wilk, wilk! Zatrzymał konia święty Izydor i spojrzał w stronę, skąd się krzyk rozlegał. Ujrzał rodzinę swojego gospodarza, goniącą wilka, uciekającego z owcą w paszczęce. Zły był rok na owce u gospodarza Jana Wagrasa. Więc nic dziwnego, że krzyki podnosili, gdy jedną z pozostałych kilku ujrzeli w paszczęce wilka. Westchnął święty Izydor z żalu i modły zaniósł do Boga. I oto wilk, uciekający co sił, zwolnił biegu. Zachwiał się i upadł martwy na bruzdę. Owca wypadła mu z pyska i otrząsowszy się, parę razy zabyczała donośnie. W parę tygodni po tym zdarzeniu nieszczęście nawiedziło chatę Jana Wagrasa. Najmłodsza córka jego po dłuższej chorobie umarła. Pełni boleści Wagrasowie wezwali Izydora, by czuwał noc przy zmarłej i modlił się za nią. Upadł na kolana przy ciele dziewczynki i dotknąwszy je rękami, modlił się gorąco. Pod jego świętym dotykiem zesztywniałe ciało dziewczynki zaczęło się ożywiać. Na policzki wpłynął rumieniec, chabrowe oczęta otworzyły się. W obecności oniemiałego ze zdumienia tłumu podniósł dziewczynkę na rękach i podał matce ze słowami: Bóg ci ją wrócił. Uznając w Izydorze Oraczu świętego, obdarzonego specjalną łaską Bożą, rodzina Wagrasów chciała nagrodzić go ziemią i pieniędzmi. Ale w swej pokorze święty odmówił przyjęcia daru i do końca życia był tylko parobkiem, oraczem.